Zeszłem już z pasma otrytu skrótem. Dzięki temu skrótowi skróciłem sobie drogę o 2 km. Podobno. No, buty wyglądają tak. Chociaż co to za turysta, który się nie spoci na szlaku ani nie ubrudzi. Ale. Jestem w miejscu, gdzie jest wypalany węgiel drzewny. W tak zwanych rewortach. O ile dobrze powiedziałem. Zobaczcie, jak to wygląda. Zajrzymy do środka. Proszę. Tylko, żeby się nie zabić. Tak wygląda środek. Oczywiście, tak jak widzicie, węgiel drzewny już jest w cudzysłowie zrobiony. I chodźmy dalej. Tutaj pilnuje pan i obsługuje pan z Konina, który tutaj przyjechał na miesiąc. Siedzi tutaj od 4 października i kończy zmianę w lipcu. Na początku lipca miał pomocnika z Komańczy, młody chłopak, ale no niestety nie wytrzymał. Zresztą niewielu jest osób chętnych do tak ciężkiej pracy. Tak jak widzicie, tylko z jednego dymu uchodzi. Reszta już skończyły pracę na dzień dzisiejszy. Oprócz tutaj pana jest pies, który mu w tym momencie gdzieś uciekł. Pewnie do polany. O. Ciężka fizyczna praca. Tutaj pan, który obsługuje, pochwalił się, że kręcą o nim film. Telewizja Polsat kręci o nim film, w którym między innymi występuje. O, tak dla ścisłości. Lecz najbardziej znany tutaj w tej okolicy jest niejaki Hos, w którym to ludzie chcą robić zdjęcia, kupują mu alkohol, dają pieniądze. Celebryta. Po prostu celebryta. Zobaczcie. I tutaj pan, który obsługuje, mieszka w tej oto przyczepie, gdzie nie ma prądu ani innych wygód. A teraz do polany.